Rozmawiamy dzisiaj z panią Grażyną Białopiotrowicz. Pani jest trenerem biznesu oraz rozwoju osobistego. Myślę, że jest pani znana wszystkim pośrednikom i zarządcom, bo od 1998 roku prowadzi pani szkolenia cyklicznie dla tej grupy zawodowej. Wiem, że jest pani autorką książek. Jakie to książki powstały? Kilka książek napisałam. Pierwsza to była właśnie kreowanie wizerunku w biznesie i polityce. Natomiast jeśli chodzi o rynek zarządców i pośredników, to napisałam Psychologia sprzedaży nieruchomości i książkę Psychologia w pracy zarządcy nieruchomości. Chciałabym, żebyśmy dzisiaj porozmawiały o marce osobistej. Co to jest marka osobista? Tak, marka osobista jest bardzo ważnym elementem w pracy i pośrednika, i zarządcy nieruchomości, dlatego że w obu przypadkach w pracy z klientem korzystamy z tego, co pośrednik bądź zarządca sam sobą reprezentuje. I dlatego tutaj znaczenie ma to, jak ten pośrednik bądź zarządca zaprezentuje samego siebie klientowi. I dzieje się to w bardzo różnych okolicznościach, niemniej jednak jeśli chodzi o budowanie marki osobistej, to marka osobista ma 6 takich obszarów i te 6 obszarów wymagają uwagi, trzeba nad nimi świadomie pracować. I to jest takie clue całego tematu. Czyli istotna jest bardzo świadomość, tak? Bo właściwie my jesteśmy tą marką osobistą, tylko może nie mamy takiej świadomości, prawda? Tak, każdy już tę markę osobistą ma, jest tylko pytanie, czy to jest taka marka osobista, o jaką nam chodzi. Ponieważ wiele osób, przystępując do pracy najzwyczajniej, pracuje tak jakby będąc sobą, a to niekoniecznie o to chodzi, bo będąc sobą, to znaczy trzeba być sobą, niemniej jednak w pracy z klientem wchodzimy w określoną rolę i trzymanie się tej roli to jest najważniejsza zasada. I każda rola, czy to pośrednika, czy zarządcy, ma swoje, że tak powiem, obostrzenia biznesowe. I tego ja wiem, że pani podaje cały kanon zachowania, cały kanon ubioru, dress code, prawda, który obowiązuje w pracy z klientem. Ale proszę mi powiedzieć, jak w takim razie ma się do tego osobowość, bo jeżeli pani doradza, żeby się ubierać w sposób stonowany, dyskretna elegancja, tak, to jest to, co powinno obowiązywać pośrednika i zarządcę. A czasami ludzie mają osobowość zupełnie inną i jak gdyby to jest to, co stanowi o wartości tego człowieka. Jak to pogodzić? Dokładnie tak. Taką naszą największą wartością jest nasza tożsamość i nasza autentyczność. Natomiast marka osobista to nie tylko wygląd. Oprócz tego wyglądu ważne jest to, jakich słów używamy, w jaki sposób komunikujemy się z klientem, na ile przestrzegamy etykiety biznesowej, etykiety spotkań biznesowych, etykiety telefonicznej, netykiety. To wszystko są obszary, które wymagają uwagi, jeśli pracujemy z klientem i tutaj w tych obszarach dodajemy elementy, powiedzmy takie ogólne, neutralne i dajemy nutkę samych siebie. Natomiast trzeba być tutaj naprawdę bardzo, bardzo ostrożnym w prezentowaniu własnej osoby, własnej osobowości, bo w kontakcie z klientem jest pytanie, kto jest ważniejszy? No, pośrednik, zarządca, czy też ten klient, więc klient też ma mieć taką swoją przestrzeń, w której może sam siebie zaprezentować, co z kolei dla pośrednika czy zarządcy jest kluczowe, bo dzięki temu dopasowuje swoją ofertę. Czyli można jakoś się zmienić, tak, pod wpływem rozwinąć. Rozwinąć i nabyć umiejętności, których stosowanie takie świadome absolutnie zmienia sposób pracy, styl pracy, a to ewidentnie przekłada się na wyniki. No nie ma o czym mówić. A proszę mi powiedzieć, czy w trakcie pani działalności zauważyła pani wzrost jakby tej świadomości? Coś się zmieniło w tym obszarze, w którym pani pracuje?
Zmieniło się bardzo dużo. Przede wszystkim zmieniło się w obszarze właśnie wyglądu, co uważam za sukces, bo jeszcze dobrych parę lat temu, jak zaczynałam takie szkolenie, to wszyscy mówili, no dobra, ale jaki to ma sens, czy ja wyglądam tak czy tak. Okazuje się, że to ma znaczenie, bo każdy element ubrania jest informacją, którą na nieświadomym poziomie druga osoba odbiera. I to się zmieniło i tutaj coraz więcej osób zwraca na to uwagę. Może jeszcze sporo osób błądzi, niemniej jednak już ta świadomość jest, że idąc do pracy dobrze jest wyglądać inaczej. Czyli zniknęły te błyszczące garnitury i dekolty? Jeszcze są, ale ta świadomość, że trzeba to rozdzielić, inaczej się ubrać do pracy, to jest już wartość. To tylko teraz wymaga takiego dopieszczenia. Natomiast inne rzeczy, które się pojawiają i o których ja wciąż i bez końca mówię, to jest sposób komunikowania się z klientem, sposób komunikowania się w sensie takim, inaczej rozmawiamy przez telefon z klientem, jak to powiedzieć, jakby są pewne zasady rozmowy przez telefon, są pewne zasady rozmowy mailowej i bardzo dużą uwagę zwracam na słowa, ponieważ to samo można powiedzieć w inny sposób i uzyskujemy kompletnie inny efekt. I tutaj też Pani mówi, że się zmieniają już te proporcje, tak? To jest takie jeszcze na zasadzie takiego odkrycia, więc jak ja prowadzę zajęcia i robię te ćwiczenia i ludzie autentycznie przeformułowują swoje wypowiedzi, mówią wow, faktycznie, zupełnie co innego, odbiór takiej osoby, która w taki sposób się komunikuje, jest kompletnie inny, a nasz odbiorca reaguje po prostu tak, jak my chcemy. I to nie jest żadna manipulacja, tu chodzi bardziej o to, że jest rozmowa, jest porozumienie, nie ma żadnej polemiki, żadnego spierania się, bo nie o to chodzi. A z czym był największy kłopot, żeby jakoś przestawić pośredników czy zarządców? Raczej to dotyczy tego, że każdy z nas ma za sobą swoją historię życia. I wchodząc w biznes, w kontakt z klientem, wchodzimy z tą naszą historią życia. I ta historia życia rzutuje na nasz charakter pracy, w tym sensie, że w zależności od tego, jaką mamy historię życia, tak wyglądamy, tak się ubieramy, tak się prezentujemy. I w zależności od historii życia używamy takich, a nie innych słów. Jest na przykład w psychologii język kata, język ofiary. I teraz, jeśli ktoś ma za sobą, powiedzmy, sporo trudnych doświadczeń w życiu i niezależnych od niego, i tu jakby nie ma znaczenia, czy ktoś jest winien, czy nie, tylko chodzi o świadomość. Mam takie doświadczenia i te doświadczenia widoczne są w języku, w słowach, oczywiście, których używam. I teraz, jeśli o tym wiem, to ja te słowa skoryguję i kompletnie inaczej się zaczynamy komunikować. A ciekawe jest też to, że kiedy zaczynamy używać innych słów, to my sami zaczynamy funkcjonować inaczej, czyli nasz mózg reaguje jakby z drugiej strony na to, co my robimy. Jest takie powiedzenie Jacka Walkiewicza: zmień swoje słownictwo, a zmienisz swoje życie. I to absolutnie jest prawda. No ale to jest wspaniała wiadomość w takim razie, że można nad sobą w ten sposób pracować. Dużo. I myślę, że w ogóle ta praca jest bardzo dotyczy gdzieś jakichś głębokich zasobów. Absolutnie tak. Mamy przeogromne zasoby, natomiast bardzo często sami sobie szkodzimy, tak? Bo na przykład ktoś, kto ma bardzo duże doświadczenie, ogromną wiedzę i rozmawia z klientem, i rozmawia z pozycji, powiedzmy, tej ofiary, czyli stawia siebie jako kogoś, kto jest taki no, niepewny, a może by, a ja mam nadzieję, a gdyby pan, no to ten klient zależy jaki, bo jeśli jest klient o bardzo wysokim ego, no to się poczuje ważny i tego zarządcę bądź pośrednika będzie traktował z góry. Ten zarządca bądź pośrednik źle się z tym czuje, tak? Gorzej pracuje, jest inna jego efektywność.
Albo też mamy w kliencie kogoś też z trudnymi przeszłości. Ja nie mówię jakaś patologia, to nie o to chodzi, tylko że jeśli mamy klienta, który też ma różne doświadczenia w życiu i też tak się porozumiewa bardzo tak ostrożnie, no to kiedy pośrednik albo zarządca tak mówi, to ten klient boi się jeszcze bardziej jest niepewny, bardziej się wycofuje. A tu chodzi o to, żeby wchodząc w rolę zawodową, przejąć jakby kontrolę, ale w takim pozytywnym sensie, kontrolę nad klientem i go naprawdę profesjonalnie i rzeczowo prowadzić, od początku do końca. Myślę sobie, że to jest wspaniała praca, ta, którą pani wykonuje, bo widzi pani spektakularny efekt. Dokładnie tak. Nawet po pierwszych zajęciach te efekty są znakomite, natomiast potem już dużo zostaje w rękach uczestników. Czasami spotykamy się wiele razy, bo mam firmy, z którymi pracuję od lat i spotykamy się systematycznie, co najmniej raz na kwartał, tak, albo chociaż raz w roku. Mam też wielu klientów indywidualnych, więc to efekty tej pracy naprawdę widać.